Something's coming. Witam was bardzo, bardzo gorąco, moi kochani TV maniacy. Dziś nie mogłem się zdecydować, dlatego wybrałem 1,5 filmu. Zaczynamy od tego pół. Wyobraźcie sobie, dziewczyna, kłótnia, rozstanie, szybki wyjazd. Michelle się budzi, jest uwięziona, ranna. Kto i dlaczego to zrobił? Podobno ziemia jest skażona i jedynym ratunkiem jest właśnie ten schron, w którym jest. Schron niejakiego Howarda. And I saved your life by bringing you here. Everyone outside of here is dead. What was that? Quiet. How do you know that this is real? Cloverfield Lane 10. To jest produkcja J.J. Abramsa. Według mnie zupełnie nie efekciarska, no może nie licząc tego końca, która fantastycznie buduje napięcie i coraz bardziej trzyma za gardło i straszy. Ostre zakręty, znakomity John Goodman i ten klimat, taki naprawdę świetnie jest to zrobione. A dlaczego to pół? Bo była recenzja, więc jeżeli macie tylko ochotę zobaczyć całą recenzję, to kliknijcie. Ale oczywiście najważniejsze, namawiam tych, którzy przegapili, którzy nie widzieli tego filmu, a więc Cloverfield Lane 10 w HBO w ten weekend, w niedzielę. Słuchajcie, dałem temu filmowi 8 punktów w skali kinomaniaka. To naprawdę jeden z lepszych thrillerów tego roku. Teraz jeszcze takie małe postscriptum. Już w marcu pojawi się w naszych kinach film God Particle. Grupa astronautów prowadzi niezwykły eksperyment, który ma uratować Ziemię. Ale efekt jest niestety przerażający. Film będzie podobno częścią tej tajemniczej serii, w skład której wchodzą filmy Projekt Monster oraz Cloverfield Lane 10. Właśnie God Particle ma być wielkim finałem, zwieńczeniem i wyjaśnieniem tajemnic całości. Czekam. A teraz poznajcie Bena, który właśnie wyrusza na swoje interview z Human Resources Managerem ze startupu z Fashion and Life Magazine. I'm gonna ask you one of our more telling questions for all of our interns, so I want you to like, this is the one to really think about, okay? Where do you see yourself in 10 years? When I'm 80. To cudna scenka, świetny, bardzo wymowny początek, taka zbitka właśnie młodziaków, seniorów. I ma cudną puentę. Gdzie widzisz się za 10 lat? Na cmentarzu? Remember a few weeks ago we talked about the senior intern program? Seniors in high school or college? No. Seniors in life. Hold on. What? Sam pomysł, żeby zderzyć seniora z taką iść młodzieżową, hipsterską firmą jest znakomity. Tyle, że jest to komediowe ujęcie, które i tak mogło dać dużo możliwości. Ale to film złożony raczej ze schematów i stereotypów w grzecznym, bogato białym świecie. W dodatku pokazany tu świat jest mocno fantasy, a z realem to niewiele ma wspólnego. Our investors just think that a seasoned CEO could take some things off your plate. I did not see that coming. She's just trying to do right by everybody. The company, the family. The pressure was unbelievable. You started this business all by yourself a year and a half ago, and now you have a staff of 220 people. Remember who did that? Senior emeryt, który okazuje się być bardzo potrzebny, człowiek dusza. Twarda szefowa, która nagle pokazuje swoją wrażliwą stronę. To miłe, słodkie i przyjemne kino. Tyle, że bez
prawdziwego życia i dramatu, a wszelkie przeszkody naszych bohaterów są tutaj tylko taką figurą scenariuszową. Nawet mąż świnia i korporacyjne gierki. So you're Jill's new driver? No, actually I'm her intern. That's hysterical. Praktykant to taki film ku pokrzepieniu serc emerytów i korporacyjnych pracoholiczek. Nie no, może się trochę wygłupiam, ale generalnie, moi drodzy, to miłe kino, takie, które pasuje w czasie przedświątecznym do nawet takiego rodzinnego oglądania. Tyle, że ja czekałem na coś absolutnie o wiele, wiele więcej, bo tutaj był potencjał, co widać w kilku scenach De Niro i Hathaway. Na pewno chciałbym zobaczyć taki film, te zderzenie lat i kultur, tak bardziej na poważnie. No, może nie Smarzowski, ale... Try yoga, learn to cook, bought some plants, took classes in Mandarin. Believe me, I've tried everything. I just know there's a hole in my life and I need to fill it. Piszecie, że jednak chcecie ocen przy TV Maniaku, więc dobrze, proszę bardzo. Film Praktykant, który będziecie mogli zobaczyć w najbliższą niedzielę w HBO, chyba o godzinie 19, jeżeli dobrze pamiętam, daje temu filmowi na 10 w skali TV Maniaka 5 punktów. No, może 5,5. Więc możecie spokojnie dla pokrzepienia obejrzeć sobie Praktykanta, ale potem przeskoczcie i zobaczcie film Cloverfield Lane 10. Zobaczcie, co się dzieje na tej ulicy.